Cześć, witam Ciebie w kolejnym dniu naszego wyzwania Go Live. Dzisiaj chciałbym Tobie pokazać, jak możesz przygotować grafikę, nie mając umiejętności graficznych. Tak więc, jak działa Canva? Canva to jest program graficzny, gdzie możesz z różnych przygotowanych takich szablonów, templatek, wybrać sobie odpowiednią dla Ciebie, wstawić swoje zdjęcie, dodać fajny napis i dzięki temu bez umiejętności graficznych, bez profesjonalnego programu graficznego możesz przygotować sobie grafikę, która będzie wyglądać naprawdę dobrze. Wybierzmy sobie na przykład tutaj taką templatkę media społecznościowe i tu mamy różne gotowe takie układy, które nam właśnie takie gotowe szablony. Sobie z któregoś takiego gotowego szablonu za chwilę skorzystamy. Zobaczmy, co tutaj jest. O. Bierzmy sobie na przykład taki. I teraz tak, ja sobie wezmę, usunę to zdjęcie, będę chciał sobie wstawić własne. No widzicie, od razu nam się tutaj dopasowuje. Trochę je sobie i teraz na przykład sobie tutaj uzupełniamy treść wedle uznania. Na przykład piszemy sobie tutaj pierwszy, że śnia, godzina, może sobie skrócimy, godzina 11:00. Dosyć długie nam się to zrobiło, więc ja sobie zmniejszę sobie font i tu sobie na dole dopiszę informację, że to jest FB Live. I ten napis z kolei sobie powiększę. I w ten sposób masz gotową grafikę, którą możesz pobrać i którą dzięki której możesz promować swój live czy inne wydarzenia, które organizujesz. I bez wiedzy graficznej masz naprawdę fajnie wyglądającą grafikę, która może dla Ciebie pracować. Polecam Tobie ten program Canva.com. Skoro już wiesz, jak przygotować taką grafikę, teraz przygotuj grafikę promującą swój najbliższy live i umieść ją na swojej tablicy z informacją, na jaki temat i o jakiej godzinie poprowadzisz swojego najbliższego live'a. Cześć!